Siema, Joman z tej strony. Dzisiaj takie trochę wydanie vlogowe bardziej. Ledwo żyję, zrobiłem prawie 5 dych po Warszawie rowerem, ale to jest nieistotne. Pojechałem po pasek głównie. Wycieczka rowerowa była przy okazji. Potrzebowałem sobie kupić pasek, taki fajny, konkretny. A co wybrałem? No to możecie zobaczyć po tytule, a w zasadzie wybrałem Peak Designa, ale nie tą najdroższą wersję, która jest szeroka jak pas startowy, tylko tą taką średnią. Jak tylko się ogarnę, zrobię mały unboxing. Zobaczymy, jak to jest wykonane, a wykonane jest fajnie z tego, co widziałem w sklepie. Myślę, że będę zadowolony. No i co? No i tyle. Widzimy się za chwilę. Witam po reklamie. Główny gość programu, pan Pasek. Tutaj normalnie ten pasek jest na wierzchu, więc spróbujemy to otworzyć. O, fajne, bo nawet uchwyt ten tutaj na górze jest identyczny jak te takie klamerki, które się przypina. Zobaczcie. Ten autofokus to jest mistrzostwo świata. Postaram się Wam to jeszcze oczywiście na przebitkach tutaj wrzucić. Dobra, teraz jak to otworzyć? Nie, nie tak. No. Dobra, idę po ostrze. No powiem Wam, że fajnie to wygląda. Jest w środku taki malutki woreczek na pasek. Powiem Wam, że no, wygląda to klasa. W środku widzę, że są już ok. Jest kluczyk. Są te przypinki. Jest jeszcze... To akurat mi się nie przyda, ale tu jest przypinka z tym takim elementem do aparatu, który się dokręca od spodu. Mi akurat to się nie przyda. Co tu jeszcze jest? Sam woreczek też jest świetny. A moment, coś tam jeszcze w środku jest. Okay. Pierdoły. Sam woreczek też jest fajny. Przyjemny w dotyku. Bardzo fajnie wykonany. I co my mamy? Gwóźdź programu. Fajna sprawa, bo widzę, że tutaj w tym miejscu, nie wiem czy zobaczycie to teraz, postaram się Wam się to pokazać. Tu, o, było przyczepiona ta taka, nie wiem jak to nazywamy, anchor, kotwica nazwijmy to, z angielskiego. I chyba chodziło mi o to, żeby po prostu pokazać w jaki sposób to zaczepiać na aparacie, że trzeba po prostu zrobić taką, wiecie, pętelkę, tak? Widzę, że takich klamerek w zestawie mamy raz, dwa, dwie sztuki i trzecia jest zapasowa, czyli łącznie mamy sztuk 3. A nie, wróćcie, sorry, 4. Z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o te uchwyty, one mają wytrzymałość 90 kg, także można na nich powiedzieć naprawdę sporo. Ja mógłbym się na nich powiedzieć, teoretycznie powinno to wytrzymać. Jeżeli chodzi o sam pasek, moim zdaniem, no to wow, szapoba, jakość wykonania i to jak on wygląda, samo to robi wrażenie. Zdecydowałem się na niego raz, że jest fajnie wykonany, dwa, że jest w miarę szeroki, trzy, przede wszystkim co można te klamerki w bardzo fajny i prosty sposób wkładać. Super sprawa. A oprócz tego w bardzo łatwy sposób możemy zmienić jego długość. Przestawiamy sobie to sprzęgiełko do góry, sprzęgiełko. Przestawiamy sobie to sprzęgło, czy jak to zwał, tą klamrę do góry i wtedy możemy sobie bez problemu wyregulować pasek. Opuszczamy to w dół, no i bangla. Robi robotę, fajny w dotyku. Jeżeli chodzi o długość, to napiszę Wam tutaj na dole, bo przyznam się szczerze, że nie pamiętam ile on ma długości, ale zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Nie no, wykonanie jest po prostu mega. Nie wiem ile to może być, pół metra, także spokojnie możecie sobie zrobić taki bajer. No świetna sprawa, na skakankę za krótkie, ale... Słuchajcie, no co ja będę gadał tutaj, pierdoły jakieś, nie ma na niczego sensu, jest to prosta sprawa pasek. I co, no jeżeli chodzi o jakąś recenzję, nie wiem czy jest sens robienia recenzji takiej prostej rzeczy. Za jakiś czas zrobię mały update, powiem Wam parę słów o tym, jak się pasek spisuje, aczkolwiek mam kolegę, który ma szerszą wersję, nie wiem, ma już chyba za 2 lata i jest mega zadowolony. Ja tej szerokiej nie chciałem, ponieważ uważam, że trochę by mi wadziła podczas pracy. I tyle, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, siema! A, i pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No, bo możecie coś przegapić. Na razie, elo.